Serdecznie Państwa witamy i dziękujemy za możliwość, jaką stworzono nam tutaj w imieniu zespołu wdrażającego rozwiązanie SAP Analytics Cloud w grupie CCC podzielić się na gorąco naszymi wrażeniami z tego wdrożenia. Dzisiejszą prezentację podzielimy sobie w ten sposób, że ja opowiem troszeczkę o koncepcji biznesowej, potrzebach i co nas tutaj doprowadziło. A Bartek opowie nam o tym, jak te trudne wymagania zostały zrealizowane w narzędziu SAP Analytics Cloud. Ale zanim o wdrożeniu, to pozwolę sobie powiedzieć kilka słów o grupie CCC. Wszyscy pewnie znamy markę CCC, obecną na polskim rynku od lat 90. Warto jednak wiedzieć, że dziś grupa CCC to cztery niezależne szyldy. CCC, Halfprice, e-obuwie i Modivo. Te cztery szyldy działają już w 28 krajach, w 21 z nich mamy sklepy, którymi zarządzamy, tych sklepów jest już blisko 1000. Grupa CCC to 9 miliardów obrotu rocznie, 13 tysięcy pracowników. Możemy się też pochwalić 20% udziałem w rynku obuwia w regionie Europy Centralnej Wschodniej i blisko 35% udziałem w rynku obuwia w Polsce. Jesteśmy też firmą bardzo mocno zorientowaną na innowacje. I to zarówno innowacje biznesowe, chociażby nasz unikalny model omnikanałowy, w ramach którego to klient decyduje, czy nasze produkty chce kupić w sklepie stacjonarnym, czy też na platformie e-commerce'owej, czy chce je odebrać w domu, czy też chce przymierzyć buty w sklepie. Te decyzje pozostawiamy klientowi, tak jak powiedziałem, tworząc innowacyjny model omnikanałowy. Również zrzeszenie czterech niezależnych szyldów, które obsługują specyficzne, dedykowane potrzeby konsumentów w ramach jednej grupy, ale jednocześnie tworzą specyficzny efekt synergii biznesowej, uważamy za super innowacyjne i świetnie wspierające naszą strategię. Podobnie jak po stronie biznesowej, również po stronie zarządzania danymi, podejmowania decyzji w oparciu o dane, staramy się być innowacyjni. Czy to interpretując, analizując nasze procesy poprzez dane i poprzez wpływ tych procesów na nasze wyniki, czy też komunikując się i rozumiejąc konsumenta poprzez nasze narzędzia CRM, również osadzone na ogromnej ilości informacji, a dzięki temu pozwalające nam lepiej zaspokajać potrzeby konsumenckie. Te dwie cechy, czyli różnorodność, obecność na wielu rynkach, wiele szyldów, kanały e-commerce, kanały tradycyjne oraz innowacyjność, to bardzo ważny kontekst dla naszego wdrożenia rozwiązań planistycznych i raportowych. Jakie przyświecały nam cele w ramach wdrożenia? Przede wszystkim, mając świadomość złożoności grupy, zależało nam na tym, żeby przyspieszyć, uprościć, zautomatyzować nasze procesy planistyczne. Chcieliśmy też zapewnić sobie możliwość analizy scenariuszowej, w szczególności poprzez rozwiązania top-down, dlatego że na co dzień, poprzez również tą różnorodność, spotykamy się z bardzo zaskakującymi nas scenariuszami rozwoju sytuacji. Nie zawsze jesteśmy w stanie wszystko przewidzieć. Chcemy, aby analiza scenariuszowa pozwalała nam przygotować się na rzeczy, których dzisiaj jeszcze nie do końca jesteśmy w stanie w pełni zidentyfikować. To, co było też dla nas ważne, to ciągła poprawa rentowności. Aby osiągnąć ten cel, chcieliśmy, żeby nasze narzędzia raportowe i planistyczne pomagały nam lepiej zrozumieć, podwyższać transparentność naszych głównych grup kosztowych, w szczególności kosztów personalnych i kosztów funkcjonowania punktów handlu. Chcieliśmy też zapewnić szybką, dynamiczną i przyjazną informację zarządczą. Do tego potrzebowaliśmy narzędzia, które pozwoli nam tworzyć w łatwy sposób wysokiej jakości dashboardy, raporty i umożliwiać podejmowanie decyzji zarządczych praktycznie online. Dlaczego zdecydowaliśmy się na rozwiązanie SAP Analytics Cloud? Przede wszystkim mamy w organizacji już od dość dawna narzędzie SAP for HANA. Postawiliśmy na szybką, naturalną integrację w środowisku SAP. To przyspiesza proces wdrożenia, obniża też jego koszty.
Szukaliśmy rozwiązania, które integruje środowisko planowania, raportowania i tworzy narzędzia predykcji. Takie rozwiązanie zaoferowało nam również rozwiązanie SAP Analytics Cloud. Równie istotne dla naszej rozproszonej geograficznie organizacji było możliwość działania na rozwiązaniu chmurowym, które poprawia jakość działania dla naszych użytkowników, ale też jest bezpieczne i efektywne. A wreszcie, jak wszyscy wiemy, niezastąpiony dla planisty arkusz Excel. Pewnie nie wyeliminujemy go z naszego działania, niemniej jednak chcieliśmy zapewnić sobie większą integralność danych, większą pewność, większą spójność, stąd też dążenie do eliminacji Excela jako głównego narzędzia planistycznego. Nasze wdrożenie podzieliliśmy na trzy filary. Przede wszystkim raportowanie, potem planowanie rachunku wyników i planowanie bilansu cash flow. W ramach pierwszego etapu wdrożenia, po pierwsze, dokonaliśmy integracji danych rzeczywistych. Tak, i tu mówię o danych finansowych, pochodzących z naszego SAP-a. Mówię o danych pochodzących z hurtowni danych oraz innych peryferyjnych źródeł danych, również Exceli. To pozwoliło nam integrować dane finansowe ze wskaźnikami operacyjnymi i otworzyło ścieżkę do tego, by zacząć tworzyć paletę dashboardów, raportów zarządczych, które wspierają zrozumienie wyników biznesu i podejmowanie decyzji biznesowych. Dzisiaj mamy już raportowanie oparte na SAC dotyczące P&L-a, czyli rachunku wyników, wydatków na koszty, nakłady kapitałowe. Mamy też dashboard o kosztach personalnych, łączący bardzo fajnie dane finansowe z danymi operacyjnymi w postaci ilości etatów i ich różnorodności. Mamy też krytyczny dla nas raport rentowności sklepów. Ten raport również łączy dane finansowe z danymi operacyjnymi, takimi chociażby jak powierzchnia sklepów. Pozwala dzięki temu przyglądać się efektywności wynikom poszczególnych sklepów. Również w pierwszym etapie wdrożenia stworzyliśmy model planistyczny rachunku wyników wraz z submodułami, w ramach których właściciele biznesowi mogą planować, analizować swoje pozycje rachunków wyników, za które są odpowiedzialni, takie jak sprzedaż, koszty personalne, koszty centrali, koszty logistyczne, koszty punktów handlu oraz inne pozycje rachunków wyników, które planowane są centralnie. Stworzenie modelu rachunków wyników stworzyło nam też możliwość do tego, aby zbudować funkcjonalność rachunku wyników top-down, właśnie tego, który pozwala nam tworzyć scenariusze, tworzyć krótkookresowe prognozy w oparciu o wzór, w oparciu o zestaw danych, które już w rachunku wyników tym centralnym stworzyliśmy. Etap drugi wdrożenia to pogłębienie możliwości planistycznych, analitycznych w krytycznych dla nas perspektywy rentowności obszarach biznesu, takich jak koszty personalne i koszty funkcjonowania sklepów. Tutaj chcielibyśmy mieć dedykowane modele planistyczne do modelowania czynszów, modelowania wynagrodzeń sklepowych, pozostałych kosztów sklepowych. To są bardzo ważne pozycje dla nas jako firmy detalicznej. Trzeci etap wdrożenia to modelowanie finansowe bilansu z submodułami do analizy i planowania kapitału obrotowego netto, nakładów kapitałowych, finansowania pozostałych pozycji bilansowych. I oczywiście w konsekwencji rachunku wyników i bilansu model cash flow. Całość tego wdrożenia w zamyśle stworzy pełny i kompletny ekosystem raportowo-planistyczny, dzięki któremu zaspokoimy kluczowe potrzeby informacyjne grupy kapitałowej CCC. A jak te trudne wymagania zostały zrealizowane w ramach systemu? Dziękuję bardzo. Ja ze swojej strony postaram się Państwu nakreślić, w jaki sposób przygotowana została architektura systemu. To, co przyświecało nam podczas wdrożenia, to przede wszystkim
transparentność, skąd pochodzą dane, jak zostały zasilone do naszego modelu rachunku wyników, jak i też możliwość zarządzania bezpieczeństwem danych dostępów. A co za tym idzie, utworzona została przedstawiona w formie graficznej architektura systemu. Składa się ona z danych rzeczywistych zasilanych do SAC z różnych źródeł, hurtownie danych, systemy SAP, a także wspierający cały proces, oczywiście pliki płaskie. Widzimy, że dane te zostały zasilone w postaci przychodów i kosztów zagregowanych, ale również w postaci kosztów szczegółowych schodzących do poziomu pojedynczego dokumentu. Następnie te dane zostają transferowane wzwyż architektury, trafiając do poszczególnych komponentów, za które odpowiedzialne są poszczególne obszary biznesowe. W celu raportowania całości w podziale na przychody i koszty zostały utworzone modele przychodów planistycznych i planowania kosztów, które następnie trafiają do modelu PNL. Jest to klasyczny przykład planowania bottom-up. Natomiast oczywiście to, co wspomniał Maciej, bardzo ważne jest możliwość przeprowadzenia scenariuszy top-down. Zatem również możliwe jest wprowadzanie planów, zmiana scenariuszy na nadrzędnym poziomie PNL-owym i transfer tych danych wstecz na poszczególne moduły, tak by każdy zespół widział swoje dane, które zostały tutaj w jakiś sposób przetworzone. Co też istotne, każdy poziom, który tutaj widzimy, pozwala nam przejść od ogółu do szczegółu. Jeśli raportujemy dane rzeczywiste, możemy przejść do raportów danych szczegółowych opartych o poziom szczegółowości pojedynczego dokumentu. Proces planowania jest niewątpliwie bardzo złożony, a co za tym idzie, wymaga wielu funkcji wykonywanych przez planistów, przez użytkowników kluczowych takiego procesu. Natomiast wiele takich elementów można zautomatyzować. W tym celu został utworzony kokpit administratora. Kokpit jest miejscem, które pozwala na zarządzanie całym procesem. Czy to na przykład proces ładowania danych, czy przeliczeń walutowych, czy też na przykład element tworzenia scenariuszy. Jeśli chodzi o tworzenie scenariuszy, to każdy model odpowiada za pewien wycinek danych, który zbierany jest w modelu PNL i chcąc ręcznie utworzyć takie scenariusze, wydzielić je dla poszczególnych zespołów, musielibyśmy to robić ręcznie. Na nasze potrzeby utworzony został panel w kokpicie administratora, który pozwala na automatyzację tego zadania i tworzenie takich scenariuszy jednocześnie w każdym miejscu naszego procesu planowania. Natomiast oczywiście istnieje możliwość, że zmiany będą potrzebne tylko w jednym elemencie naszego całego landscape'u. W tym celu został utworzony ostatni z paneli, panel zarządzania modelami, który pozwala na wykonywanie poszczególnych elementów procesu w ramach pojedynczego źródła danych tak naprawdę. Jeśli chodzi o analizę scenariuszową top-down, bardzo przejrzysty sposób prezentacji tej analizy zapewnia nam funkcjonalność value driver tree, czyli drzewo nośników wartości. Dzięki graficznemu przedstawieniu tych danych widzimy, co w jaki sposób wpływa na nasze wyniki. W tym przypadku prezentacyjnym widzimy tutaj rozbicie marży brutto na pojedyncze składowe. Ja zaprezentuję teraz krótki filmik pokazujący w formie demo, jak wygląda zmiana takich danych i pokażę przejrzystość i prostotę tego rozwiązania. Przykładowo, otwieramy nowy sklep i zwiększamy liczbę naszych sklepów o 1. Widzimy, że przemnożenie przez średnią powierzchnię wpływa na całkowitą powierzchnię, trafik, transakcje, sztuki, aż w końcu dochodzi do poziomu marży. Również sterowanie na przykład ilością sprzedanych sztuk na każdą transakcję wpływa na nasz całkowity wynik, ale tutaj ciekawostka, z drugiej strony, zmieniając całkowity przychód, zmieniając go o 10%, widzimy, jak zmiana danej już wyliczonej, zagregowanej wpływa na nasze pojedyncze KPI, które tworzą nam nasz całkowity wynik.
Bardzo ważne dla grupy CCC jest również zbiorcze raportowanie. Grupa CCC, 28 państw, w których działa. Oczywiście wszędzie biznes prowadzony jest w indywidualnej walucie danego kraju, a te dane trzeba jakoś zestawić, zaraportować. Grupa CCC obecna na giełdzie musi prezentować dane w złotówkach. Natomiast te dane przeliczane są w postaci kursu konsolidacyjnego, który wyliczany jest na podstawie mechanizmu year-to-date. Sposób przeliczeń wykonywany ręcznie powoduje pewne ryzyka. Po pierwsze pracochłonność, a po drugie ewentualne ryzyko błędu ludzkiego. Ten cały proces udało nam się zautomatyzować i umieścić tak naprawdę pod jednym guzikiem. Dane rzeczywiste zostają przeliczone po odpowiednim schemacie matematycznym, który daje nam całkowity wynik i nie musi się tym martwić żaden planista. System robi to praktycznie automatycznie. Tak, dane, które przechowujemy, przechowywane są w sposób zagregowany, ale konieczne jest ich raportowanie w odpowiedniej formie. Dlatego dane prezentujemy w sposób hierarchiczny z możliwością interakcji użytkownika tak, by zostały one rozklikane do interesującego nas poziomu szczegółowości, dającego możliwość wgląd do pojedynczych komórek danych, do pojedynczego nawet sklepu. W zestawieniach miesięcznych, kwartalnych, czy też w formie wyników year to date. Maćku, może opowiesz coś o rozwiązaniach, które zastosowaliśmy? Z przyjemnością. Tak, wdrażając rozwiązania planistyczne SAP Analytics Cloud w grupie CCC, natrafiliśmy na kilka takich realnych wyzwań biznesowych, potrzeb biznesowych, które musieliśmy zaspokoić, a jednocześnie wiedzieliśmy, że takie bazowe rozwiązania oferowane w narzędziu nie są do tego wystarczające. W związku z tym musieliśmy pracować wspólnie nad znalezieniem tego typu rozwiązań. Dobrym przykładem, myślę, jest analiza like for like, czyli analiza, która pozwala nam dekomponować nasze przychody, marże na te, które pochodzą z organicznego rozwoju sieci sklepów, a versus te, które są efektem ekspansji. Jest to bardzo ważne, dlatego że wzrost like for like jest dla nas bardzo istotnym KPI-em, czynnikiem sukcesu. Narzędzie pozwoliło nam na zaszycie specyficznej logiki, która na podstawie wprowadzonych danych interpretuje, czy dany sklep, dany przychód spełnia kryteria like for like, a dzięki temu wiemy, ile rośniemy na tej metryce. Tak, kolejnym ważnym aspektem było odpowiednie zaprezentowanie danych, tak? Mamy tutaj dane personalne, mamy dane pochodzące z pojedynczych sklepów, mamy całkowite dane kosztowe. Każdy odbiorca wspomnianych danych powinien widzieć te zestawienia w jakiś indywidualny sposób, personalizowany. W tym celu stworzyliśmy kilkanaście dashboardów prezentujących dane uwzględniające przeliczenie na poziomie komórek w sposób odpowiadający konkretnym potrzebom biznesowym. Co ważne, również analityka fixed VAR, czyli podział kosztów na koszty stałe i zmienne, była tutaj swego rodzaju wyzwaniem, ponieważ zależało nam, by to nie użytkownik, to nie planista był odpowiedzialny za odpowiedni przydział kosztu do właśnie podziału na stałe czy zmienne. Jest to podział oparty na dość złożonej logice, którą obarczać nią naszych planistów. System miał tutaj działać automatycznie, co też udało nam się osiągnąć. Planista wprowadza dane, natomiast one automatycznie zostają przydzielone do odpowiedniej kategorii. Super, ja tylko wspomnę, że ta funkcjonalność świetnie uzupełnia to, o czym Bartek powiedział wcześniej, czyli te drzewo value drivers. Dzięki niej jesteśmy w stanie
symulować wpływ pewnych czynników zmienności na nasz zysk EBITDA. Value drivers dobrze sprawdzają się przy tych czynnikach wpływających na marżę, ale później następuje pytanie, jak zachowają się koszty w momencie, kiedy dany czynnik się zmieni. Także tutaj zaadresowaliśmy bardzo istotną potrzebę biznesową, uzupełniającą wymaganie odnośnie scenariuszowania i analizy top-down. Nie stajemy w miejscu. Z mojej perspektywy wdrożenie SAC to jest proces ciągłego rozwoju. Wymagania biznesowe się zmieniają, tworzą się nowe potrzeby, więc pewnie będziemy się jeszcze doskonalić. Na tym etapie mamy zamknięty pierwszą część wdrożenia, pierwszy etap wdrożenia, czyli dane rzeczywiste, modelowanie rachunków wyników. Narzędzie jest przetestowane, sprawdzone, działa, a niedługo będzie przechodzić chrzest bojowy w ramach procesu planistycznego 9+3 i przygotowywania budżetu na rok 2024. W ramach etapu drugiego i etapu trzeciego, tak jak powiedziałem, chcemy dołożyć funkcjonalności pogłębiające nasze zdolności planistyczne w wybranych grupach kosztowych oraz uzupełnić możliwość planowania o bilans i cash flow. Chyba najbardziej dynamicznie rozwijającym się obszarem będzie kwestia raportów i dashboardów. Tutaj mamy długą listę potrzeb, długą listę oczekiwań, którą będziemy starali się sukcesywnie adresować. W najbliższym czasie będziemy się skupiać nad dashboardem logistycznym, łączącym koszty logistyki ze wskaźnikami operacyjnymi pochodzącymi z naszych systemów. Oraz dashboard e-commerce'owy, również łączący dane finansowe z bardzo dużą ilością istotnych dla biznesu e-commerce'owego wskaźników operacyjnych. Również bardzo potrzebny dla firmy inwestującej i rozwijającej się poprzez ekspansję raport CAPEX, pozwalający na bieżąco śledzić nasze nakłady kapitałowe. A jak, Bartku, tak skomplikowane wdrożenie wyegzekwować z sukcesem? Jak osiągnąć sukces? Nie jest to łatwe pytanie, natomiast oczywiście najważniejsze stwierdzenie, ważna jest rozmowa. Należy poznać wymagania biznesowe, przeanalizować bieżące potrzeby klienta, ale te potrzeby należy również jakoś zaadresować i przedstawić klientowi, w jaki sposób mogą zostać zrealizowane. Więc w odpowiedzi na potrzeby fajnie jest zaprezentować, jak robią to inni klienci i jak może to wyglądać na systemie. Jeśli chodzi o proces planowania, to konieczne jest zmapowanie wszystkich elementów całości procesu na funkcjonalności SAC. W tym całym procesie planowania, w procesie automatyzacji należy zdefiniować elementy powtarzalne, możliwe do zautomatyzowania. Także kolejnym punktem na naszej liście jest wsparcie klienta w automatyzacji procesów planistycznych. Gdy już wiemy, co i jak zostanie przygotowane, należy zdefiniować zakres takiego wdrożenia i ustalić ramy czasowe, które powinny nas obowiązywać i których my jako konsultanci, klient jako osoba, dla której narzędzie będzie służyło, musimy ustalić harmonogram prac. Takie prace dobrze realizować w sprintach, czyli w krótkich odcinkach czasu, w których następuje weryfikacja poprawności i pozwalająca tym samym unikać większych kłopotliwych zmian. Już na wczesnym etapie realizacji jesteśmy wtedy w stanie wyłapać potencjalne błędy i oczywiście jak najlepiej odzwierciedlić potrzeby biznesowe. Last but not least, zaangażowanie po stronie klienta. Bardzo ważne jest, by w całym takim procesie była osoba, która będzie czuwać nad całością procesu, która będzie nadzorować, motywować i pilnować tak naprawdę. I niewątpliwie w naszym procesie jest to osoba Macieja, któremu bardzo chciałbym z tego miejsca podziękować za nasze wdrożenie dotychczasowe. A co mogę powiedzieć o nas? Jesteśmy All for One, część grupy All for One Group.
numer jeden na rynku SAP w Europie Środkowej z 25-letnim doświadczeniem w zakresie wdrożeń systemów SAP. Ja należę do zespołu BI, w tym rozwijającego rozwiązania z zakresu Business Intelligence, a w tym również SAP Analytics Cloud, o którym dzisiaj mieliśmy Państwu okazję i przyjemność opowiedzieć. Dziękujemy bardzo.